Witam Was serdecznie w najnowszym odcinku Review Territory. Jak widzicie, jestem sam, bez Miłosza, ale to się zaraz zmieni. Wszystko za sprawą tej karty. Oglądajcie. Dostaliśmy w końcu 3DS-a w ręce. Niektórzy dostali z jedną grą, inni dostali z większą ilością gier, ale przede wszystkim dostaliśmy go w pakiecie z takim czymś. To są karty do czegoś takiego, co się nazywa Augmented Reality, czyli ulepszona rzeczywistość. Nie wiem, czy ulepszona. Zobaczmy. Nie ulepszona. Cześć, Miłosz. Hi. Może czekaj, bo tu są jeszcze jakieś inne. Może Metroid, nie wiem, Zelda, cokolwiek. No dobra, już niech będziesz ty. Jak już stoi, to już niech stoi. Chciałem sobie podwarować teraz z twojej wielkości, ale pomyślałem, że ty będziesz mówił o mojej, to może nie będzie za dobrze. Kurczę, karlety reakcji. Słuchajcie, 3DS z czymś takim jest w pakiecie, co jest bardzo przyjemne, ponieważ gry w Augmented Reality są naprawdę przezabawne. Jest z Miłoszem. Tak, niestety z Miłoszem. To jest ta gorsza wersja, że jest z Miłoszem. Cały patent polega na tym, że wykłada się taką kartę na stół i na niej się robi nagle coś trójwymiarowego. Wszystko dzięki tym dwóm kamerkom, które tutaj widać. I ten stół się też zmienia czasem. Czy ja mam zabrać tą kartę, Miłosz? Czy ja ją mam zabrać? Grajmy w otwarte karty. Gramy w zamknięte karty. I się, no, mów. No, przyznasz sam, że gry na Augmented Reality były zdecydowanie jedną z najzabawniejszych rzeczy. I śmiesznie się podgląda za konsolę, czy tam na tym stole naprawdę tak jest. I można położyć rękę i nagle ta ręka się pojawia tak jakby albo wchodzi znika, w obraz. Albo wchodzi w stół, albo jest wodą ten stół. Generalnie to urządzenie pozwala na deformowanie i generowanie obrazów trójwymiarowych w świecie rzeczywistym. To nie jest zupełnie nowe rozwiązanie, bo takie patenty już były chociażby w PSP, w grze Invisimals, w której się szukało zwierzątek w swoim mieszkaniu. Natomiast tu jest zrobione tak jak wszystko, co robi Nintendo, z taką lekkością i takim funem. Funiem? Funiaście. Tak jest zabawnie, bym powiedział. Gier jest trochę za mało, bo tak naprawdę mamy 3 gry wmontowane w te Augmented Reality. Oprócz tego jeszcze jest jedna gra, która polega, nie działa z tymi kartami, tylko polega na tym, że się chodzi po pokoju i strzela do głów, które latają w powietrzu i wystrzeliwuje się dziury w ścianach. Tak. Wygląda to przezabawnie. A oprócz tego to jak na taki starcik to bardzo przyjemnie. Problem polega na tym, że niestety dostaliśmy tę grę tak naprawdę tylko i wyłącznie z jednym tytułem. Znaczy ja ją dostałem tylko z jednym tytułem. Dziękuję Ci serdecznie Nintendo Polska. Dostałem ją z Pilot Wings Resort, która jest całkiem niezłą, taką solidną grą. Aczkolwiek jak na tytuł startowy to muszę powiedzieć, że no, to bieda jest troszeczkę, no bo to jest spoko gra na Nintendo, ale na rany Chrystusa, na początek, gdzie jest Mario, gdzie jest Zelda, gdzie jest cokolwiek, co jest nintendowatego, oprócz Nintendo, o których powie ten mały chłopczyk, który tutaj stoi. Ja grałem w kotki, a nie w pieski. Grałeś w kotki, a nie w pieski. Właśnie. To po pierwsze. Ale z dzieckiem czy a sam? Po drugie, z dzieckiem. Wszystko testowałem z dzieckiem i po drugie grałem, ponieważ uważam, że nie ma dobrych testów gier dla dzieci, więc moje dziecko jest świnką doświadczalną. I graliśmy też w Samuraja Warriors o Chroniclesa, co może nie jest najlepszą grą dla dzieci, ale testowaliśmy wszystko, co było z tym 3DS-em. No dużo nie było, więc... Działo. No więc mój pierwszy wniosek był taki. Jeżeli kto inny gra na 3DS-ie, a ty próbujesz patrzeć z boku, to zapomnij, że zaczysz 3D, raczej cię rozboli głowa. Natomiast warto nadmienić, że 3D widać, rzeczywiście działa, tak, jest, 3D jest i bolą od niego oczy. Od razu. Bolą od niego oczy, jak od prawdziwego 3D. A ty tutaj już gdzieś tam napisałeś w swoich wspomnieniach, że ty nie widzisz w ogóle tego 3D. Tak, bo nie widziałem. Okazało się, że to jest tak naprawdę, to jest też dla was rada. Wszystko zależy od tego, jakie jest oświetlenie, jakie światło pada na ekranik ten górny, oczywiście, mówię o tym górnym ekraniku, na którym widać 3D. Jeżeli jest niewłaściwe oświetlenie i niewłaściwie się na to patrzycie pod niewłaściwym kątem, to 3D po prostu nie zobaczycie. I to jest takie śmieszne 3D, bo jak jest ludzik, który biegnie po jakiejś planszy tam swojej i tak dalej, to albo się tę planszę widzi ostro, jak się na niej kupi wzrok, albo się ludzika widzi ostro, więc to jest super śmieszne. To 3D to jest tak naprawdę to, że ten ekran nabiera troszeczkę głębi. Tak. Natomiast wracając do gier, gry na Augmented Reality są fajne, ale też są tak maksymalnie krótkie i tak nie... No, one są takie na taką zajarkę. Takie są na... Rzeczywiście, pokazać koledze, że zobacz, o, stół się odkształcił i mu wyrosły rogi i tak. Smok na nim stoi
i możesz sobie chodzić dookoła tego smoka, prawda? Tak jak ja się ja teraz na takie patrzę. I to robi wrażenie, tak? Z tym 3DS-em, że to wygląda w taki sposób, że przychodzi do nas kolega, a my mówimy, chodź, ja ci coś chodź, fajnego chodź, pokażę, coś fajnego. A potem se w coś pogramy takiego już prawdziwego, że se będziemy grali. Chodź zobacz przyszłość. A potem... Ale tak naprawdę tylko ją zobacz. Nie przywiązuj się za bardzo, tak? Bo mam jeszcze dużo fajnych tytułów i możemy się tutaj na jakiejś dużej konsoli pobawić. No, Z drugiej strony, Miłosz, umówmy się, Nintendo nigdy nie było konsolą dla nas, bo my jesteśmy... twardzi, krótkoroli, mega motherfuckerzy, a nie tam dzieci. Słuchają świnki, która ma ponad 5 lat i świnka, która ma ponad 5 lat, powinna się na coś na dłużej wciągnąć. O kobietach nie mówi się, natomiast świnki powinien się już nauczyć. Świnki doświadczalne i mojej córeczki, ona mówi i tego. I ta, ona wzmiankowana właśnie, nawet w te augmented reality tak... Ale w ogóle ją ubawiło, bo tam można jeszcze się graffiti robi przecież, podpala się to graffiti, wyjmuje się te inne karty. No to ona jest akurat takim dzieckiem, którą styczność z grami ma dużą. Pod kontrolą rodziców, rzecz jasna, i w ogóle miała w nosie. Aha. Na razie. Czyli jak na razie 3D fail. 3D fail może na komunię, jak będą dzieci w Polsce miały komunię, wypuszczą Hello Kitty albo coś. Znaczy ja wam powiem tak jeszcze, bo bardzo nie chcemy recenzować samej konsoli, a raczej skupić się na grach. Dlaczego? Ale ciężko jest nie zrecenzować tej konsoli. No przecież opowiadamy, musimy opowiedzieć. Bo szef prosił. Wiesz, jeszcze jest inny program o technologiach na antenie i może zostaw coś mi do robienia w tym programie. Ale okay. Są też inne programy o grach. To prawda, ale w każdym razie jakby cały numer polega na tym, że jeżeli nie macie DS-a w ogóle, to jest bardzo dobry pierwszy DS oczywiście, bo jest ładny, jest dobrze zrobiony, jest taki wymuskany, ma ten ekranik szeroki, a nie wąski, chociaż wszystkie stare gry w związku z tym są w tak zwanych kaszetach, czyli tutaj mają takie czarne paski. To jest taki lepsza wersja DSi czy DS Lite, czy kto woli. I jeszcze chciałem powiedzieć, że można wyłączyć 3D, o czym oczywiście wiedzą. Tutaj jest suwaczek, który wyłącza dzięki 3D. Temu, i dlatego tak Tadeusz mówi, że jak nie macie tamtego, to możecie tego, bo tamten będzie, bo ten będzie też tamtym, jak przesuniemy. Oczywiście suwaczek. Jest wstecznie kompatybilny, w związku z czym tak naprawdę działa na nim wszystko. No jest to fajny efekt, nie da się ukryć, że jest to coś takiego. Tak, tylko czy to 3D jest do czegokolwiek potrzebne? Nie sądzę na razie. Nie, a zwłaszcza, że sama technologia jak na razie sprawia, że generalnie rzecz biorąc, technologia jest taka, że głowa od niej eksploduje. Najbardziej by było dobrze, jakby do tej konsolki był dołączony taki stelaż, który się przyczepia do głowy i stabilnie umieszcza konsolę, bo jak się chociaż trochę to przekręci, to się oczy rozjeżdżają i na przykład ciężko się strasznie gra w autobusie, który trzęsie, bo trzeba cały czas korygować. Nintendo już kiedyś coś takiego zrobiło, nazywało się to Virtual Boy i sprzedało się tego z jakieś 5 egzemplarzy na całym świecie, ale jako model muzealny jest to wielkim sukcesem. Podsumowując, konsola jest jak na razie dosyć droga. Nie ma na nią żadnych fajnych gier wykorzystujących 3D. Za to z drugiej strony, jeżeli ktoś nie ma DS-a, no to w tym momencie jest to bardzo sensowne urządzenie, ponieważ sam asortyment gier na DS-a jest bardzo duży. Może nie w Polsce, ale generalnie rzecz biorąc tak. Zgodzisz się? Tak. No dobra, to znikaj. Ała! Wuhu, hyperpay! Dobra, to teraz się przenosimy w czasy samurajów, normalnie tysiące jednostek na polu bitwy, 4 klatki na sekundę. Chyba na twojej klawiaturze do kalkulatora podłączonej. Wcale, że nie. Mam doskonały komputer jakości S i 4 klatki na sekundę w trakcie walki, bitwy dużej. No dobra, no nie 4, 10 no do właśnie. 15, ale cały czas nie jest to najszybsza gra na świecie. I w tym momencie każdy już powinien wiedzieć o tym, że mówimy o Total War Shogun 2. Shogun 2. Shogun. A kiedy to była pierwsza część 11 lat temu? Jezus, nie pamiętam, ale to już w ogóle jakaś prehistoria. Ja cię, bo ja w to grałem. I jak się zastanawiałem, kiedy to było, to sobie myślałem, Jezus, jak jestem stary. No, sądzę, że jak wyjdzie Duke Nukem, to dopiero wtedy poczujesz, jaki jesteś stary. Tak czy inaczej, słuchajcie, ja mam takie zasadnicze dwa problemy z Shogunem. Po pierwsze, że zrobili grę w epoce historycznej, no dobra, Japonia oczywiście, fajnie, Shogunat, tylko mnie to tak naprawdę absolutnie nie interesuje. Bo bardziej interesuje mnie czas Imperium na przykład, nie rzymskiego, tylko napoleońskiego. No cesarstwa jest przecież. No wiem, no właśnie dlatego bardziej mnie bawił Napoleon. Zwłaszcza, że to jest drugi problem, który mam z tą grą, to jest to, że tak naprawdę to jest tak zwany mod do Empire. No tak. Ta gra się tak niewiele różni od Napoleona i od Empire, że mam takie nieodparte wrażenie, że ktoś tu Bugim manipuluje, jak to cytując w krainie borostworów, Kajko i Kokosz, ktoś tu Bugim manipuluje.
No i ktoś Bóg im zmanipulował, ponieważ pozlepiali takie większość takich rzeczy, które już były wcześniej i dorobili samurajów. I nie wiem, dlaczego się zdecydowali, że jak pozlepiamy to, co zrobiliśmy, to jak to nazwiemy? Może Wiking 1? O, widzisz, Wikingowie na przykład. I wtedy byłoby jakieś uzasadnienie dla tych statków, które są tak już zupełnie od czapy w tej części. Tak. Bo jeszcze wiesz, dobra, admirał Nelson, kumam, tak? No tak, a tutaj, gdzie się zadmirałem. Wypływają te barki, strzelają z nich kolesie z łuków, w ogóle... Dla mnie to w ogóle z tą Japonią feudalną w Szogunie jest ta historia dość wątpliwa, bo zgadzam się z Tadeuszem w ogóle, że znaczy tak, z jednej strony oczywiście Japonia fajna i w ogóle super samuraje. Nie. Ale zatrzymaj prasę. Ale dlaczego oni... Zgadzasz się z kim? Z Tadeuszem. Yes. A, okej. Że Japonia fajna i w ogóle i samuraj i tak dalej. A dlaczego oni stadami biegają po polu bitwy, to w ogóle nie jest najfajniejsze, co jest w samurajach. I co oni mieli wspólnego z tymi okrętami? W samurajach no, najfajniejszy jest ten koleś Musashi Miyamoto co idzie, tak, i wycina. I często, i to jeszcze tam inne historie z nimi powiązane i takie, że oni sobie tam tego okadzali włosy przed bitwą, że zęby mu ktoś na czarno, obetnie w głowę, to żeby mu pachniała temu wrogowi już w nagrodę, jak mu tą głowę będzie chciał zabrać, że te zbroje takie i taki samuraj był fajny, jak on w pojedynkę funkcjonował, zresztą nawet jak Tom Cruise został samurajem, to była ta wojna taka, że była niby masowa, ale jednak samuraje byli taka tacy bardziej pojedynczy, tak. A tutaj po prostu biegnie ta chmara, samurajów, w ogóle nie to, co jest w samurajach najfajniejsze. Ja rozumiem, że gdyby to był radziecki oddział piechoty czy coś, bo oni takimi chmarami się przemieszczali i to się wszystko tam działo. Zgodnie z zasadą, że jeżeli zabiją ci, zniszczą ci 30 czołgów, należy wysłać następnych 3000. Dokładnie. Ale wiesz co, dobra, bo narzekamy na tą epokę historyczną, ale tak sama gra jest oczywiście bardzo dobrą grą, jak każdy Total War, bo chyba nie było słabego Total Wara. Nie było, a ten jest chyba w ogóle najlepszy. Nie, ja bym powiedział, że najlepsze jednak są Napoleony i... Ale bo ciebie kręci Napoleon, ale dla mnie systemowo najlepsza jest ta gra, bo jest najbardziej dopasowana. A czym ona się różni od Napoleona i od... A Napoleona to może akurat najmniej się różni. Nie różni się niczym, dlatego jest tak naprawdę ale można tym na przykład samym. Robić, że się dołącza drugi gracz do singlowej z tej... Wszystko było w Napoleonie. Metsuke, czyli tego doradcy, który chodzi i tam szczuje, nie było. Tak, ale tak pomijając wszystko, to większość rzeczy była i szczerze mówiąc, ja tak się troszeczkę... Znaczy ja się rozczarowałem tym szogunem. Nie spodziewałem się z drugiej strony niczego wielkiego, więc nie rozczarowałem się strasznie. Ale mam takie wrażenie, że to nie jest ten szogun, na którego szukaliście. No nie jest to jakaś taka wyjątkowa takie troszkę nowa żerowanie gra. Na wspomnieniach, bym powiedział. Bardzo dobre żerowanie. Jest to klasa gra, oczywiście, tak? 8 na 10 jej damy? Z 8 na 10 to dajmy jej 8 na 10, bo dobrze rozwinęła to, co inne miały, ale nie dodała za dużo nowego. Znaczy, to jest mój główny zarzut do tej gry. Ona za mało zmienia. Jest to mod do Empire, który się dzieje w czasach szogunatu. Jeżeli kogoś to tak strasznie jara, no to jest w ogóle 11 na 10. O mój Boże, jaka akcja. Ale generalnie rzecz biorąc, ja jestem lekko taki mech. Mech 8 na 10. Takie 8 na 10 mech, jeżeli rozumiecie, co chcemy przez to powiedzieć. Oczywiście oceny jak zwykle znajdziecie na www.hyper.pl, a oprócz tego na antenie Hula także Fresher, który zdaje się, że już jest nawet w sieci. No to skoro już żeśmy powiedzieli o jednej grze o odcinaniu kuponów, to teraz powiemy o kolejnej grze o odcinaniu kuponów, czyli o Pixel Junk Shooter 2. Który jest, jak wiadomo, drugą częścią części pierwszej. Pierwsza część była dwuwymiarowym, zręcznościowo-logicznym zabieraczem górników 2D. Tak. A druga część... Dwuwymiarowe sugerowało, że... Dwuwymiarowy 2D zabieracz 2D... górników zręcznościowo-logiczny. Płaski. Nieprzestrzenny. Nieprzestrzenny. W odróżnieniu od 3DS-a, który jest przestrzenny. Właściwie, ponieważ pracujemy w telewizji, więc resztę widzicie na ekranie i ta gra wygląda tak, jak wygląda. Jak możecie zaobserwować na naszym kuchennym telewizorze. Ja osobiście uwielbiam w niej grafikę, bo jest pixel junk, tak? Śmieciowy, pikselowy, taki prościutki, ale zgrabny. No, ale też nikt nie próbuje udawać, że to ma być jakiś super hit, natomiast trzeba udawać, że to, co ma być w niej zrobione, jest zrobione uczciwie.
bo i poziomy są ciekawe i fajny jest koncept, wcale nie jakiś rżnący na bezczela z innych patentów i jest rozbudowany ciekawie, a nawet multiplayer jest fajny i da się pograć. Bo jest pomysłowy taki. To jest, tak? Mi się też w nim podoba. Szkoda tylko, że nie da się grać na jednej platformie, tylko no, ale jak... by internet only, a na jednej platformie da się grać tylko w koopa. Co nawiasem mówiąc, w towarzystwie kolegi, który ogarnia, jak się w końcu znajdzie tego jednego kolegę, który akurat ogarnia Pixel Junka, to gra się w to super. Naprawdę. Jak koleżankę, to od razu jak znajdziecie można... koleżankę, która ogarnia Pixel Junk Shooter, to ja od razu się z nią rzęcie. Najpierw trzeba jej wysłać pit swój do pokazania, a potem próbować jakichś podchodów. Pitu. Żadnego pitu. No. Cytuję. Druga część, jeżeli ktoś grał w pierwszą, to będzie miał jakieś punkt odniesienia. A druga część jest trudniejsza niż pierwsza, co jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bo pomyślałem sobie, że po pierwszej części, kiedy było jęczenie, że trudna gra, bo tam trzeba myśleć, wiecie, to nie jest tak tylko, że się tym stateczkiem przelatuje i nie można nic dotknąć tych i gałkami i się dwiema i trzeba postrzela i się zbiera znajdźki teraz, które mogą, można się przegryzać przez grunt i robić furę różnych rzeczy tam. To właśnie tak, bo jak już jesteśmy przy tym przegryzaniu się przez grunt, bo to generalnie rzecz biorąc do tej gry zaimplementowano Boulder Dasha, no bo to jest tak naprawdę jest Boulder Dash. Tam jest w ogóle pełno takich patentów. Zupełnie mi się to nie spodobało. Boulder Dash mnie zupełnie nie zajarał, męczyły mnie te fragmenty, wkurzały, bo mi najbardziej bawi w tej grze to, że masz ten stateczek i on ma taką fajną bezwładność i się nim lata i strzela. Inercję ma? Inercję, tak. Inercję mózgu. A tutaj tak naprawdę nagle mi zrobili takiego... Ale nie kręca cię, że ratujesz górników? Wkręca, tylko nie jak robię to Boulder Dashem. Za dużo było tego Boulder Dasha. Jest... Wiesz, to przy trzecim poziomie z rzędu, który polegał na tym, że musiałem się przegryzać przez ściany i spychać kamyczki, to już tak, już włączcie mi to, żebym mógł uciekać przed tą magnetyczną cieczą, która mnie goni i żebym mógł mieszać składniki, które tworzą dym, który później jak się go podpali, to wybucha i wysadza ze ściany. Tak, ściany właśnie. I to mnie strasznie w tej grze bawi i to jest w niej najfajniejsze. Czy jesteś tym miłośnikiem logicznych elementów bardziej? Tak. Znaczy wiesz co, one są tak, ta gra jest super wyważona, bo ona tak idealnie łączy zręcznościowy element z logicznymi. One się tak bardzo ładnie, nie wiem, zazębiają ze sobą, są takie spięte. To nie można powiedzieć, że to jest gra zręcznościowa, ani nie można powiedzieć, że to jest gra logiczna, bo ona jest zręcznościowo-logiczna w najlepszym znaczeniu tego określenia względnie słów. Tak. I dlatego ją bardzo szczerze polecamy. A ile jej damy? Ja wiem. 8 na 10 zasługuje? Moim zdaniem poprzedni był 9 na 10. To jest troszeczkę taki już odgrzewany kotlet, bo ona się za mało różni od jedynki. Chcesz powiedzieć znowu, że gra wywołał ciebie odgłos runa leśnego? Jeżeli bałwanek względnie ósemka to jest odgłos runa leśnego. Nie, odgłos runa leśnego u ciebie to mech. Nie, to nie jest mech. A to dobry hasło. Bardzo mi się to spodobało. Sprytnyś taki. Ja jestem bardzo. Bardzo. Taka szermierka werbalna. Mentalnie werbalna bym powiedział, ale ja w niej ustępuję ci zdecydowanie. Ty jesteś to 8. Tak mądry. To 8, tak jest. Na www.hyper.pl można sprawdzić, czy na pewno. Wiesz co, ja, bo będziemy mówić teraz o Yakuzie Chitei. Chi. Ich ni san chi. To jest wszystko, co umiem liczyć po japońsku, więc wiem, że chi to jest 4. Chi. Nie wiem, po japońsku 4. Ogólnoświatowy znak 4. Bardzo ładnie. Bardzo Tadeusz, pięknie. Więc jak domo arigato, ja mam miłość sam. Miałem dwie. Wiesz, z czym mi się to kojarzyło? Ta gra mi się kojarzy cały czas. Nie z wiem. Mieszanką Fight Clubu. Czy jak to był tytuł? Kamienny krąg? Kamienny krąg. Medlana walka. Fight Clubu z tym, z tak M jak miłość. Bo tam jest są takie elementy... Z jednej strony jest to rozwalanie twarzy Ale taka miazga z tymi twarzami. Prawdziwie japońska... Tak, oni tam się po prostu w ogóle... Wiecie co? Ochodnik, kolanami w ogóle. Mnie najbardziej rozłożyło przeciągnięcie twarzą policjanta po prętach więzienia. Po prętach, tak.
Ale oni są wszyscy drzwiami samochodowymi, są takie, że koleś po prostu jeden drugiemu pięść i to jest w ogóle na zbliżeniu, mu tak napiżdża tą robi pięścią. Robi mu z dupy jesień średniowiecza. Tak, że mu się w twarzy dotąd temu przeciwnikowi ta pięść zagnieżdża, a to jest jakiś w ogóle kelner, jakiś tam student, nie wiadomo... Który powiedział mu, że nie przyniesie mu wody, bo się skończyła. Tak. A on go za to wziął! O stół! I tam się kombosy tłucze, bo tam są jest parę postaci, którymi to trzeba zrobić. Cztery dokładnie. Tak, ostatnia, czwarta jest najpotężniejsza ze wszystkiego, jakby już komuś było mało. I obok tego wszystkiego odbywają się dwie zupełnie inne rzeczy. Pierwszą z nich... Jest patrzenie na cycki lasek przez aparat fotograficzny. Dokładnie. Nawet kiedy się gra w ping-ponga. Podrywanie lasek, absolutny zajob na tym punkcie twórców gry. Po prostu wszędzie sponsorowanie prostytutek i w ogóle chodzenie, podrywanie... No fura rzeczy na meterku się zalicza i tak dalej. I to jest jedna kategoria tej gry. Znaczy trochę fajna, ale ile można? Jesus. A druga kategoria... Dialogi. Co? Dialogi. Co? Nie, chodziło mi o to, że miałeś jakieś wątek do podrywania lasy. No, gra dla nerdów. No, a druga, to ta trzecia rzecz to dialogi. To jest trzecia noga, na której stoi ta gra. Tak jak na początku, wow, to jest ta... story, nie? I to jest ta już noga. 15 minut później. To jest ta trzecia noga, dosłownie, jeżeli rozumiecie tą głęboką przenośnię. To chodzi o to, że dialogi są... takie właśnie jak ta trzecia noga. Tak. I już po dwóch dialogach wiemy, że one się do niczego nie przydadzą nikomu. I tak jak ta gra miała właściwie cała być jakąś historią o Jakuzie, czwartą już zresztą, historią z punktu widzenia jakichś tam policjantów o bandziorskich porachunków, to ta historia jest po prostu najbardziej miałka i podana w tak oldschoolowy sposób, że najbliżej po prostu temu jest do gry tekstowej. Ej, no nie, przepraszam cię bardzo. Metal Gear Solid 4. Półgodzinne pierdzielenie na początku. To jest dokładniusieńko ta sama sprawa. Wchodzicie i zaczyna się rozmowa. Tak, ale ja cię kocham, Archie-san, ale ja cię nie kocham, ale on cię kocha, ale żona mojego męża z wujem, siostry, stryjka. Nie wiem, dlaczego przerwałeś, bo w tym momencie zaczynało we mnie kiełkować to uczucie, które miałem podczas gry w Yakuzę. Bo nie chciałem, żebyś na mnie zwymiotował. Okej, bo ono właśnie, to Yakuza to jest to, co poczuliście w tym momencie i mogło jeszcze urosnąć. I dla mnie dlatego ta gra jest niesamowita, że ona po prostu łączy trzy takie elementy. Z których jeden jest... W ogóle jeden jest z czapki zupełnie. Jeden jest taki, że się przez czas czeka na to, żeby komuś przyłożyć. Już w pewnym momencie podobno jest tak, że z niektórymi warto rozmawiać. Niestety, człowiek się boi rozmawiać. Się zacznie rozmawiać. Ona go oducza negocjacji. Ja tutaj podeprę się jedną z recenzji, które widziałem akurat, bo bardzo mi się podobało jedno określenie, że generalnie człowiek w tej grze czeka na to, aż będzie mógł komuś zlać mordę tylko po to, żeby się wyluzować po tym całym pieprzeniu, które... Dokładnie tak jest. Ale mimo tego uważam, że jest to gra bardzo, prawie bardzo dobra. Ale już nie mówmy więcej o Yakuzie. Jaką mamy następną grę? A to jeszcze może dajmy jakąś ocenę. Powiedziałeś to słowo. Dobrze, 8 na 10, niech zgadnę. Bałwanek daje bałwanka, tak Tadeusz? Aha, doskonałe. Nie. 7 na 10 dajemy, a jeżeli chcecie sprawdzić, czy aby Tadeusz nie zhakował nam sajta internetowego hyper.pl, hyper.pl, to sprawdźcie na hyper.pl, czy dalej jest 7 na 10. Haj! To teraz przyszedł czas na temat odcinka, którym będzie Shift 2 Unleashed. Ku uciesze wielkiej mojego sidekicka Miłosza, który jak wiemy uwielbia gry symulacyjne. No właśnie ja chciałem powiedzieć, bo to była moja pierwsza myśl, jak grałem w Shift 2. Jak ją odpaliłem i zobaczyłem i pojechałem kawałek, to właśnie dobra, nie była pierwsza. Próbowałeś na palce. Ale jedna z ważniejszych była taka, Jesus, ile tych gier wyścigowych ciągle wychodzi. Ja ciągle się na czymś jadę i ciągle jakimś samochodem i zmieniam i tego. Na szczęście ta gra nie jest za dobra. Tutaj pozwolę się z tobą nie zgodzić. Pewnie, że nie zrobię. Oczywiście, że nie i wracamy do naszej dyskusji sprzed 1000 lat. Ta gra zasłynie z tego, że ta gra polega na braniu zakrętów, tak? Na tym, że wjeżdżacie pod idealnym kątem. Idealnie zaczynacie przyspieszać na apeksie, czyli na wierzchołku tego zakrętu. Wychodzicie z pełną prędkością, ryczącym silnikiem, zasuwacie w tunelu aerodynamicznym swojego przeciwnika, żeby podjechać do kolejnego zakrętu i dohamowanie, zmiana biegu, redukcja, wyprzedzenie, bajer. To jest mniej więcej Miłosz, już? Który jara się grami. I co jest nowego w tej grze, powiedz? Ja ci powiem. Nic. To ma trzy... Na
dlatego też nie dostaniemy. Znaczy ja ci powiem, co jest nowego. Jest super fajne. To, że jak skustomizujesz samochód, to w replayu i tak się tekstury rozjadą. Nie, no dobra. A także to, że jak uderzysz w barierkę, to zostają wiórki w powietrzu. To jest nowe. No ma bugi, dobrze. To mi się ma bugi. Bardzo podoba w tej grze. Pokaż mi gry, które nie mają bugów w tych czasach. Nie, ale posłuchaj, to jest jedyna rzecz, której nie ma w żadnej innej grze o samochodach. Naprawdę. Ja się zastanawiałem, co jest takiego. Jedziesz, a tu wiszą odłamki, otręby samochodu w powietrzu i ty przez nie przejeżdżasz i one robią puf i się rozbijają. Powinny być za to jakieś punkty. Mi ujemne nawet będą. Znaczy, powiem ci tak, jak się jedzie 250 na godzinę, to ja mam małe problemy, znaczy mało szans, żeby zauważyć, że tam jakieś otręby wiszą w kosmosie. Może ty gdzieś po prostu jechał. No tak, przecież ja widzę, jak ty tak jeździsz w tych grach, że ty widzisz otręby. Znaczy się, że ty tak po tym kółku tak Tadeusz, 10 na godzinę tak na tym padziorzku, tak? Na tym padziorzku tu naciskasz guziczek. Jest to bardzo dobry wyścig z bardzo fajnym modelem jazdy, który jest bardzo, bym powiedział, symulacyjny. Jaki jak model na jazdy? Tam jest normalny, jest jazdy model. Jedziesz samochodem po zjezdni. Najlepszym dowodem na to, że jest on dobry, jest to, że Miłosz nie potrafił wziąć zakrętu. Na padziorzu. To jest gra, weźmie zakręt. Znowu. W stronę twojej górnej jedynki lepiej. To jest gra, w którą powinno się absolutnie grać na kierownicy, ponieważ granie w nią na klawiaturze absolutnie mija się z celem. Granie w nią na padzie również mija się z celem, poza driftingami, w których mi się osobiście łatwiej driftowało na padziochu, a nie na kierownicy. Natomiast pomijając wszystko, to tak, to jest symulator. Zrobił ją znowu Simbin, a właściwie Slightly Mad Studios, tak się nazywa teraz ta firma, która jest założona przez ludzi, którzy robili wszystkie fajne gry, o które się kłóciłem z Miłoszem, czyli na przykład Race, czy nie wiem, czy wszystkie, no to I'm going, GTR, no mniej więcej. Tadeusz, tak. Ta gra nie ma w sobie nic wyjątkowego. To nie jest gra dla starych ludzi. Nie odnotowałeś najważniejszej rzeczy. Ta gra nie ma nic nowego. Jak sami widzicie, nie dojdziemy tutaj z moim drogim kolegą Miłoszem do konsensusu, ponieważ on nie lubi gier symulacyjnych, a ja je lubię. A Shift drugi jest Shift 2 Unleashed. Ja lubię gry, które coś nowego wnoszą, Tadeusz. No. Wnosi. Jest nowa kamera z kasku. Nie, to jest lepsza, bardziej dopracowana i wymuskana wersja gry poprzedniej. Moim zdaniem ma lepszy model jazdy, lepszą grafikę, fajniejszy model zniszczeń, nową, bezużyteczną kamerę, całkowicie nieprzydatną. I wszystkie dobre elementy, które... A, no i ma oczywiście jeszcze autologa, o którym nie wspomniałem, czyli ten taki chamski system, który tak, wszystkim pokazuje, jak słabi w grze jesteście. No, taka dola. Teraz wszystkie gry będą miały takie systemy. Nawiasem jest, pozwala przy okazji rywalizować z kolegami, nawet mimo tego, że się z nimi bezpośrednio nie jeździ, oraz nadaje głęboki sens jeżdżeniu okrążeń na czas. I tym idealnemu wjeżdżaniu w zakręt. Jak bierzecie ten zakręt tak po tej idealnej linii, to potem człowiek czuje taką satysfakcję, taki się czuje spełniony, że wyszedł ten, że te 10 km więcej na tej prostej ma później, w kawałek wcześniej, 10 km więcej, w związku z czym urywa kolejne 2000 części sekundy na okrążeniu. Taką strunę ze śliny, żeby aż do posadzki dojechała. Ty umiesz, jak grasz w gry symulacyjne, to umiesz. To jest bardzo fajny symulator, bardzo go polecam wszystkim, którzy lubią symulatory, mają kierownicę, bo nie grać w to na padach, nie grać w to na klawiaturach, mija się to z celem. To nie jest gra dla starych ludzi mających joypady i klawiatury. 8 na 10. 8,5 na 10. A co? A nie powiedziałeś, Tadeusz, że jeszcze z tej super świetnej nowej gry jest Fresher, który pokazuje między innymi ujęcie kamery z kasku. Jest Fresher. Oglądajcie go, bo jest super. Jak ta gra? 8,5. Check it. 6 na 75. Jesus. Program się powoli kończy. I dobrze, że się kończy, bo jego się nie da opanować. Tutaj przykleił się do tego. Oddaj to. Oddaj to. No. Oddaj. Pożegnaj się z państwem. Do widzenia. Nie!